Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w odcinku o osobie, która jeśli kiedyś chciałaby założyć taki kanał, jaki prowadzę ja, to moje anegdotki chowałyby się w przebiegach, bo po prostu nie mam takiego doświadczenia. Nie urodziłam się w rodzinie warszawskich elit, w rodzinie aktorskiej. Moim mężem nie jest sławny aktor Kmicic, człowiek do którego wzdychałoby pół Polski. A pani Zuzanna Łapicka-Olbrychska takie właśnie życie miała i opisała je w książce, o której wam dzisiaj opowiem, a właściwie chciałabym wam opowiedzieć o życiu pani Zuzanny, która o życiu elit kulturalnych wiedziała tak dużo, że opowiedziała tyle, że nie jeden i nie jedna z Was pewnie powiedzieliby, że to z kulturą nie ma zbyt wiele wspólnego, ale trzeba brać poprawkę na to, że to środowisko ma swoje prawa i rządzi się innymi prawami. Dzisiaj Wam o tym opowiem. A pani Zuzanna miała życie inne niż większość ludzi w PRL-u i też często za to właśnie, szczególnie będąc dzieckiem, dostawała w kość. Jej mężem był Daniel Olbrychski. I był nim nawet, gdy się rozwiedli. Jak to możliwe? Co opisała w książce, z którą tak bardzo się spieszyła, by zdążyć przed śmiercią? Wiem, że brzmi to strasznie, ale taka była prawda i pani Zuzanna tego nie ukrywała. Czego żałowała i jak to możliwe, że odwiedziła papieża z dwoma pistoletami w kieszeniach? Jeśli chcecie się dowiedzieć, to zapraszam was do oglądania tego z mojej perspektywy niezwykle ciekawego odcinka, więc nie możecie tego przegapić. Suzanna Łapicka przyszła na świat 19 marca 1954 roku w inteligenckiej rodzinie, a jej ojcem był uznawany za jednego z najwybitniejszych aktorów w historii Andrzej Łapicki, a matką pochodząca z arystokratycznej rodziny Zofia Chrząszczewska. Powiem szczerze, dostałam taką dawkę intelektualnej, do wcipnej rozmowy w dzieciństwie, przysłuchując się w naszym domu rozmowom Tadeusza Konwickiego, Stanisława Degata i innych tuzów, że Paryż mi nie imponował. Życie wśród paryskich gwiazd było ciekawe, ale nie zamieniłabym go na moje dzieciństwo, mówiła po latach, kiedy mogła poznać Aktorów i wybitne osobowości kina światowego, o jakim człowiek w Perelu to mógł tylko pomarzyć, a jak leciało coś z nimi w telewizji, to było święto. I żyła tak od początku. Nie wiedziała, że w jej życiu jest coś niezwykłego, nie wiedziała, że do innych domów nie przychodzą dyrektorowie teatrów, znane osobowości, pisarze erudyci i nie dywagują całymi dniami na temat sensu życia. Nie wiedziała też, że w innych domach nie było ciągle tak, że ciągle był pełny gości. Ale jej rówieśnicy wiedzieli i ona często właśnie za to płaciła wysoką cenę. Dowalali mi w szkole, śmiali się. Nienawidziłam poniedziałku poniedzielnych filmach z tatą. Mama pisała mi zwolnienia. Z drugiej strony wszystkie nauczycielki dopytywały się ojca albo mnie karały, żeby ściągnąć do szkoły Andrzeja Łapickiego oderwały mi tarczę, która była słabo przyszyta, gdy przyszedł ojciec, zleciało się 10 nauczycielek z dyrektorką na czele. No i z jednej strony, jak widzicie, fajnie w takiej rodzinie dorastać, a z drugiej strony spore obciążenie dla dziecka. Ale no cóż, już jako młoda dziewczyna była obiektem sztuki. Mnie tam nikt nie chciał malować. Może i szkoda, ale pani Zuzanna przyznała, że jej Akty były bardzo doceniane, choć może nie przez tatę. Byłam osiemnastoletnią dziewicą, ale miałam już wtedy duży i bujny biust i to wzbudzało męską sensację. Ojciec uznał, że tak malować nie wypada, więc Lucia się obraziła. Obraz zabrała i wysłała do Ameryki. Już po tygodniu w galerii sztuki kupił ten obraz San Francis Ford Capola. Mój akt namalował też Franciszek Starowiejski, ale mu nie pozowałam, czego dzisiaj żałuję, bo miałam lepszy biust w rzeczywistości niż na obrazie. Cóż, Starowiejski powtarzał, cyc nie, stać nie musi. A jeśli chodzi o aktorstwo, to nie poszła w tę drogę za sprawą taty, który ciągle jej powtarzał, że do tego trzeba mieć naprawdę grubą skórę, a pani Zuzanna takowej nie miała, do czego się przyznawała i do ojca żalu nie miała. Chciała zostać dziennikarką i rozwijała się bardzo prężnie na tym polu. Warsztat dziennikarski zdobywała i kształciła w redakcjach magazynów Film, El, Uroda. Pracy, mimo ogromnej pogody ducha i tego, że była bardzo ciepłą, pozytywną osobą, uchodziła za profesjonalistkę, więc nie można było się, mówiąc brzydko, opierdzielać. Jak poznała Daniela Olbrychskiego? Ona sama, jak połowa Polski wtedy. Była nim zafascynowana. Jako nastolatka chodziłam na wszystkie jego filmy. Byłam wielbicielką. Znałam go prywatnie, bo ojciec pracował z nim w Teatrze Narodowym. Daniel odwiedzał nas ze swoją pierwszą żoną Moniką i synem Rafałem. Gdy skończyłam 18 lat i byłam ciągle szanującą się dziewicą, nakleję na drzwiach mojego pokoju. Mam 18 lat już mi wszystko wolno. Ale był w związku małżeńskim i miał romans z Marylą Rodowicz, a ja miałam swoje sprawy sercowe. W Danielu podobała mi się jego odwaga. W tym środowisku wszyscy wszystkich obgadywali, ale za plecami. A Daniel był prostolinijny. Jak trzeba było wygarnąć Wajdzie, to wygarnął. Jak trzeba było czytać wiersze w kościele w stanie wojennym, to czytał. Nie przejmował się, że mu zabiorą paszport, o co wszyscy drżeli. Zachwyciło mnie to. Natomiast pan Daniel to miał się zakochać w pani Zuzannie właściwie od pierwszego wejrzenia, czyli jakoś wcześniej. Ale już wtedy miała go urzekać jej błyskotliwość i inteligencja. Był taki moment, że był wolny, bo Maryla rzuciła go dla syna premiera Piotra Jaroszewicza. Daniel był wtedy rozczarowany. Spotkaliśmy się. Dowiedział się, że mieszkam sama, kończę studia i pewnego dnia mnie odwiedził. Szybko poszło. Akurat chciałam wyplątać się z trudnego związku, który nie a Daniel od razu chciał się żenić, brać ślub kościelny. I skoro ona kochała go już jakiś czas, on podobno od pierwszego wierzenia, to gdy właśnie nic nie stało na przeszkodzie, faktycznie poszło szybko i ślub wzięli w 1978 roku, a cztery lata później na świecie pojawiła się ich córka Weronika. Ale przez ten czas pani Zuzanna prowadziła, jak już słyszycie, szalenie ciekawe życie towarzyskie, artystyczne. Znała wszystkich tych, których trzeba było znać, których wypadało znać, których wszyscy chcieli znać i takich, o których Poznaniu nawet nie marzyli. Jednak sporo dla Daniela poświęciła. Początek małżeństwa był świetny, byłam zachwycona Danielem. Pobraliśmy się w 1978 roku, córka urodziła się w 1981. Trzy lata byłam oddana tylko jemu. On tego wymagał i myślał, że tak będzie zawsze. Chwalił się, że żona jest sexy i jeszcze do tego, zawsze zrobi coś na ciepło wieczorem. Byłam kobietą ideałem. A tak było nie tylko za sprawą tego, że pan Daniel tego od żony w jakiś tam sposób wymagał, oczekiwał, ale również przez to, jak pani Zuzanna została wychowana. W odcinku Andrzeju Łapickim, który znajdziecie w karcie, pewnie mm, wspominałam wam, jak wyglądało jego małżeństwo. a to było bardzo konserwatywne, jak dla mnie grubo za bardzo, ale no cóż, no nie mnie oceniać, prawda? Z domu wyniosłam wzorzec kobiety, żony wyrozumiałej. Mama tolerowała niewierności mojego ojca. Wychodziła z założenia, że skoro wyszła za mąż za najprzystojniejszego aktora w Polsce, to jakieś koszty muszą być. Zwłaszcza że tata te romanse traktował raczej niepoważnie. Myślałam, że wychodząc za mąż za Kmicica, też temu podołam, jak moja mama ale okazało się, że koszty są dla mnie za duże. Jako pierwsza od pokoleń w naszej rodzinie przerwałam sztafetę kobiet zbyt tolerancyjnych. Czułam, że rozwodzę się za siebie, za mamę, za babcię i za prababcię. I to dodało mi siły. Jak już raz zrzuciłam te stalowe buty, to wiedziałam, że więcej do nich nie wrócę, podkreślała. Ale dobra, po kolei. Eee, było cudownie, wspaniale, a kiedy wprowadzono stan wojenny, Nasz Kmicic akurat przebywał w Paryżu i postanowił nie wracać. Pracował tam na planie filmu Andrzeja Wajdy. Nie ukrywam, że nasze małżeństwo jest ofiarą stanu wojennego. Daniel miał kontrakt i wyjechał do Paryża w styczniu 1982 roku, a mnie nie dawali paszportu. I gdy przyjechałam po paru miesiącach z córką do Francji, on był już królem Paryża. Gdy dowiedziałam się, że zakochała się w nim Anok Amy, aktorka filmu Feliniego, która miała 50 lat, a on miał 34, wydawało mi się to czymś niemożliwym. Napisałam mówiliście, Daniel, pomyliło ci się z winem, że im starsze, tym lepsze. Albo pisałam błagam cię, nie pij, tylko kobiety i praca. Był zachwycony, że ma tak tolerancyjną żonę. Ale jak przyjechałam z dzieckiem, byłam bez rodziców, bez przyjaciół, zdana na niego. Kobiety były mniejszym problemem niż jego alkoholowe libacje, które uniemożliwiały życie z małym dzieckiem. No jak widzicie, gdy do niego dojechała, nie okazało się, że na nią czekał, mimo że taka była tolerancyjna. Ale rozwodzić się nie chciała jeszcze wtedy. Była wychowana, by trwać. Aktorzy, którzy wyrwali się z ciemiężonego kraju, trafili na pierwsze strony gazet. Daniel był aktorem Andrzeja Wajdy, jego filmy były znane. Dostał oznaczenie zasłużonego dla kultury francuskiej. I faktycznie w książce pani Zuzanny, o której sporo Wam dzisiaj opowiem, jest mnóstwo zdjęć, które pokazują, jak wiele można powiedzieć, kulturowo mmm, Daniel Olbrychski osiągnął i jak dzisiaj z perspektywy na przykład mojego pokolenia mało się o tym mówi. Właśnie jest znany jako ten kmicic i tak dalej, a Daniel Olbrychski naprawdę sporo zrobił yy, nie tylko w Polsce. I tutaj jest pewna anegdota, bo yy, tak jak wam powiedziałam, Zuzanna Łapicka spotykała się nawet z tymi, o których w Polsce to nie marzono. Jedną z takich osób był niewątpliwie Robert De Niro. I jak ona wykorzystała ten moment spotkania, no była podłamana tym, jak układa się w jej małżeństwie, więc Robertowi De Niro przez cały wieczór na ten temat truła. A mówię, że truła, bo trochę bez umiaru to wszystko wyglądało, o czym napisała sama. Tak się rozkręciłam, że po pół godzinie dostrzegłam jego znudzoną minę, jak z taksówkarza. Do dziś się wstydzę. Następnego dnia było przyjęcie w dworku pod Jabłonną. Na widok De Niro uciekałam, lecz wpadłam na niego w jakimś pokoju. Nawet miło się uśmiechnął, ale niesmak pozostał, wspominała. Ale już powoli do niej docierało, że z tego małżeństwa nic nie będzie. Czułam, że nie uratuje małżeństwa, bo Daniel musi mieć osobę oddaną na 100%, a ja się już zmęczyłam nim. Coraz bardziej obojętniałam. Nie wierzyłam, że to się naprawi, więc kiedy jego kolejny flirt przerodził się w coś poważniejszego, bo Barbara Sukowa, z którą zagrał w filmie Róża Luksemburg w 1985 roku, urodziła mu syna, postanowiłam się rozwieść. I sama się śmiała, że na brak zainteresowania po podjęciu tej decyzji nie narzekała, bo nadal. Takie panowało przeświadczenie w środowisku artystycznym, że pani Zuzanna idealną żoną dla artysty jest. Była właśnie taka wyrozumiała, powychowana w tych wartościach przy wielkim aktorze, więc kolejki się ustawiały. Krysia Janda śmieje się, że jak się rozstałam z Danielem, to telefony się rozdzwoniły. Zuzia jest wolna. Krysia żartem napisała, że nawet jej mąż się zainteresował. Miałam opinię idealnej żony dla artysty. Po mamie byłam kobietą na modłę XIX-wieczną, niepracującą. Tuż po wojnie wpisywano jej w dowód przy mężu. Ojcu do głowy by nie przyszło, że mogłaby pracować. Tak mnie wychowano. Dystansu nabrałam po latach, bo oczywiście jako młoda żona przeżywałam te romanse Daniela, ale miałam też poczucie humoru na ten temat. Ale z tym rozwodem to tak od razu nie skaczmy na głęboką wodę, bo łatwo nie było. Po pierwsze, dlatego że Daniel Odbryski nie bardzo chciała. Po drugie, że umiał zagrać zakochanego. Chociaż pani Zuzanna uciekała na różne sposoby fizyczne i niefizyczne. Jazda autokarem po Francji była dla mnie ucieczką od prywatnych kłopotów, ale Daniel nie dawał za wygraną. Nowiutkim Mercedesem, którego właśnie zakupił, jechał za nami z Polski do Francji. Przerażenie biednego kierowcy PKS-u, któremu drogę przez wiele godzin zajeżdża sam kmicic, budziło moje współczucie. Dobrze, że nie konno tę drogę zajeżdżał w sensie tak jakby jechał i stań baść tym PKS-em, gdyż kobietę życia swego wydobyć z niego muszę. Ale pani Zuzanna w końcu dała się przekonać, więc te wszystkie jazdy takie bezpodstawne nie były. To nie było takie proste, bo Daniel jest aktorem zdolnym i zagrał oszalałego z miłości męża i jeszcze mnie przekonał na kolejne 10 lat. Dałam się przekupić chałpą pod Kazimierzem. Kupił ją, gdy usłyszał, że się nią zachwyciłam. Spędziliśmy tam piękne lata po rozwodzie. Kiedy nie wiedzą, jak liczyć nasze rozstania, bo 10 lat byliśmy małżeństwem, a rozwód mnie wzmocnił i przyjęłam Daniela z powrotem, ale na swoich warunkach. No właśnie, bo nigdy nie chciała być kobietą przy mężu, i to, co ją od jej matki różniło, to ta właśnie chęć realizacji zawodowej, i później. Po tym rozstaniu bardzo duża y, chęć do tego, by poczuć niezależność. Będąc absolwentką filologii romańskiej, szukała zajęć związanych z kulturą, pełniła funkcję kierownika literackiego Teatru Rampa. Wzorce feministyczne miała przekazać swojej córce Weronice. Ja rzuciłam ten kierat po 40, a moja córka Weronika jest już następnym pokoleniem kobiet wolnych. Jest kompletnie samodzielną singielką, mieszka w Nowym Jorku, zrobiła karierę. Jest szefem produkcji w kultowej marce. Ma przebojowe geny po ojcu, zdradzała pani Zuzanna. Nie ukrywała jednak, że wydaje jej się, że córka wyprowadziła się z domu jednak dość wcześnie, z tego powodu, że nie miała szczęśliwego dzieciństwa, ponieważ rodzice często się spierali, mówiąc delikatnie. Ale mimo wszystko para rozstała się w dobrych nastrojach, w szacunku do siebie. Pani Zuzanna zaczęła pracować jako szefowa redakcji rozrywki i oprawy TVP. I tam często wspierała swojego męża, oferując mu często pracę. Gdy chciano usunąć Daniela Olbrychskiego z obsady klanu, po tym jak policja zatrzymała go za jazdę po pijanemu, była żona się za nim stawiła i uratowała jego posadę w serialu. Mimo doskonały w stosunku z Danielem, nigdy nie żałowała jednak decyzji o rozstaniu, bo mówiła, że dopiero wtedy, po tym rozstaniu, poczuła się prawdziwie w życiu, na swoim miejscu i szczęśliwa. Dopiero jako singielka z odzysku nie boję się powrotu do domu. Zawsze śmieszę moich znajomych, kiedy ląduję samolotem w Warszawie i mówię: "Boże, jak cudownie, że nikt na mnie nie czeka, bo mam na myśli to, że sobie wejdę do domu, zrobię kąpiel z pianą i nie usłyszę, że ktoś mnie wita: "Co tak późno?". Ale mam dla was też bardzo ciekawą anegdotkę, bo pani Zuzanna naprawdę dużo potrafiła załatwić, bo znała wiele osób jak już wielokrotnie podkreślałam, między innymi Dziwisza znała i z Danielem mieli kiedyś prywatną audiencję u naszego papieża Jana Pawła II. Kiedy byli w Rzymie z Teatrem Rampa, to jej przyjaciele sobie o tym przypomnieli i stwierdzili, że oni by też tak chcieli. Więc pani Zuzanna wzięła za telefon, zrobiła memory find Dziwisz i wszystko było jasne. Okazało się, że faktycznie audiencja jest możliwa ee, i z Stało się to możliwe wtedy kiedy akurat wszyscy sobie nieco imprezowali, ale ponoć wytrzeźwieli w sekundzie, kiedy można było właśnie mm, do naszego papieża pójść. Oj, tutaj była zabawna sytuacja, która mogła nie być tak zabawna, gdyby ktoś się zorientował, bo pani Zuzanna poszła do Jana Pawła II z dwoma pistoletami w kieszeni. Jak to możliwe? Józefowicz z Czajką kupili sobie małe pistoleciki na gaz. Mówię im, wyrzućcie te zabawki. Nie, kosztowały 500 lirów. Chcemy je zawieźć dzieciom. Wyrzućcie, bo nie wejdziemy, powtarzałam, wściekła z bezsilności. Na co odezwała się stojąca przede mną zakonnica: Słyszę Państwa rozmowę. Dajcie mi te pistolety, bo mnie nie sprawdzają. Wdzięczni dajemy jej dwa pistolety na gaz, które ona wkłada w przepasne kieszenie habitu. Szwajcarzy ją przepuszczają i wchodzimy po schodach, a u ich szczytu stoi dziwisz i mówi Jak zobaczy pani, że drzwi się otwierają, to proszę wejść do Ojca Świętego. Czekam przejęta, gdy podchodzi do mnie uzbrojona zakonnica. Boję się, że Państwa już nie znajdziemy, więc oddam Pani te pistolety i wkładam jeden pistolet w jedną kieszeń, a drugi w drugą. W tym momencie drzwi się otwierają, pojawia się jasność, jak na świętym obrazie, a ja ruszam do papieża z dwoma pistoletami w kieszeni. Zdenerwowana tym, że te cholerne pistolety mogą mi wypaść, nie wiem co mówię, że młodzi, że zdolni, a ojciec święty cudny. Pani już u mnie była, odpowiada z uśmiechem. I powiem Wam, że mówcie co chce, ale ja panią Zuzannę cenię przede wszystkim za szczerość. Nie owijanie w bawełnę i brak hipokryzji. To mnie zna ten wie, że ja mam bardzo dużą tolerancję dla różnych ludzkich ułomności, inności i tak dalej. Uważam, że każdy powinien być jaki sobie chce, byleby komuś innemu nie robił krzywdy, ale najbardziej nienawidzę właśnie hipokryzji. U pani Zuzanny nie było nawet cienia tego. Ona mówiła, że nie może być snopką, bo po prostu jeśli się wychowało w takim środowisku, to ja może być snobistyczna ona po prostu jest jaka jest nie udawała, że wie, jak żyje się przeciętnemu Polakowi. Nie ukrywała, że wiedziała, jak jej życie odbiega od życia przeciętnego Polaka. Myśmy, co by tu dużo gadać, funkcjonowali w sferze obyczajowej inaczej niż większość. Przypomniała mi się teraz anegdotka o przyjęciu, na którym dwie żony obserwują wychodzące kochanki swoich mężów i jedna mówi do drugiej, nasza ładniejsza. Albo jak żona pewnego znanego aktora walczyła dosłownie z jego ówczesną kochanką, któregoś wieczoru zdradzona ma Żonka wchodzi do spatifu, daje stówę szatniarzowi Franiowi i prosi, żeby wywołał z sali życzoną kochankę. Kiedy ta przychodzi, żona daje jej po twarzy i z godnością wychodzi ze spatifu. Na to kochanka daje Franiowi kolejną stówę, żeby nikomu nie mówił co widział. W taki sposób Franio zarobił 200 zł w 5 minut, a potem opowiedział wszystkim co się wydarzyło. Zresztą ten rzeczony Franio, szatniarz ze spadliwu, to jest taka persona, że ja chyba kiedyś pozbieram te wszystkie anegdoty i zrobię o nim odcinek. Zresztą kolejna anegdota o panu Franiu w wykonaniu pani Zuzanny. Mam kolejną o Franiu, który był postacią w naszym środowisku legendarną. Kiedy umarł na jego pogrzebie, byli po prostu wszyscy. I na pytanie zdziwionego tylona tuzami polskiej kultury przechodnia kogo chowają ktoś odpowiedział szatniarza. Ale pewnie jesteście ciekawi, no bo jeżeli chodzi o ojca pani Zuzanny, to bardzo dużo opisało się o tym, że ożenił się z 60 lat młodszą kobietą. Pani Zuzanna za dużo swojej młodszej macosze w swojej książce nie poświęciła miejsca i była o to zapytana przez jednego z dziennikarzy. Pisze o tym, jak ojciec zwierzał się Tadeuszowi Konwickiemu, że chce się ożenić z 60 lat młodszą dziewczyną, na co Konwicki po chwili milczenia powiedział to niedużo. Szlub ojca z Kamilą brał się z lęku przed starością. Ojciec chciał mieć kogoś, komu będzie mógł opowiadać swoje anegdoty, a teatrolożka wydawała się do tego idealna. Ona natomiast miała swoje plany i ambicje. Cóż! było, minęło. A pani Zuzanna, tak jak wam powiedziałam we wstępie, zmobilizowana została do napisania tej rewelacyjnej, naprawdę jeszcze wam trochę o niej powiem, książki w momencie, kiedy usłyszała przerażającą diagnozę, że niestety zmaga się z bardzo poważnym nowotworem. Było to wiosną 2016 roku. Była wtedy na diecie pudełkowej modnej wśród gwiazd i tak naprawdę wszyscy chwalili ją, że rewelacyjne efekty na tej diecie osiąga, że jej figura jest rewelacyjna, no ale pani Zuzanna oprócz tego, że czuła się coraz lepiej sama ze sobą, to jednak fizycznie czuła się coraz gorzej i w pewnym momencie ją to zastanowiło, postanowiła udać się do lekarza. Początkowo co prawda myślała, że to dlatego, że zmiany w telewizji polskiej sprawiają, że dużo się denerwuje, że ma dużo pracy, ale to jednak nie było to, bo w 3 miesiące schudła aż 15 kg. Usłyszała diagnozę raki jelita grubego. Wtedy zrezygnowała z pracy, przeszła na emeryturę. Całą swoją siłę postanowiła właśnie skupić na tym, co lubiła robić, na bliskich, a także na tym by walczyć o swoje życie. Wracając do mojej figury, dziś jak widać jestem szczuplejsza niż kiedykolwiek. Mama zawsze mi powtarzała, że moja idealna waga to 54 kg i dopiero teraz ją osiągnęłam. Tylko stało się to, to z trochę innych powodów. Zwierzała się w magazynie Pani w lutym 2018 roku. Mimo, że walkę z nowotworem toczyła przez ostatnie dwa lata życia, niewiele osób o tym wiedziało. Moja córka Weronika doradziła mi, żebym na szczegółowe pytania odpowiadała. Arystokracja nie mówi, który organ. I tego się trzymam. Natomiast chciałabym podkreślić, jak ważne jest nastawienie psychiczne. Naprawdę wszystko jest w głowie. Wszystko, co toksyczne, odcięłam od siebie. Odeszły tematy z przeszłości, którymi się zadręczałam. Liczy się tylko dzisiaj, mówiła dziennikarka. I to właśnie z powodu choroby zdecydowała się wydać książkę, którą ja tutaj mam i to nie jest żadna promocja. Ja po prostu tę książkę pożyczyłam od przyjaciółki i jej nie oddałam. Sobie właśnie przypomniałam, sorry Patti. Natomiast ta książka, jeżeli gdzieś tam byście ją mogli dorwać, to jest rewelacyjna. Okazja do tego, żeby poznać środowisko naprawdę od innej strony, od, od strony osoby, która w nim funkcjonowała, a nie była ani aktorką, ani piosenkarką itd., więc naprawdę te anegdoty są niesamowite. Choć pani Zuzanna nie kryła, że nie wszystko opisała, bo nie miała tej pisarskiej odwagi, bo pisarzem nie była. Natomiast znajomi mówili, że świetnie była dygresyjna, że świetnie zawsze mm, komentowała różne sprawy na spotkaniach i zachęcali ją do napisania, ale właśnie ta diagnoza sprawiła, że pani Zuzanna naprawdę poczuła, że powinna tę książkę napisać. Postanowiła więc wydać książkę Dodaj do Znajomych i opracować także dzienniki Ojca Andrzeja Łapickiego. Pisał te dzienniki 21 lat, do śmierci mamy. W dniu jej śmierci, 22 lipca 2005 roku, napisał wielkimi literami koniec. Obiecałam mu, że wydam te dzienniki po jego śmierci. Minęło pięć lat i nie mogę już czekać zwłaszcza, że mój wrodzony optymizm każe mi wierzyć w życie pozagrobowe i boję się, że jak tam się spotkamy, to mi wymyśla, że tego nie dopilnowałam, mówiła w wywiadzie w 2017 roku. I wizja końca jej świata zmobilizowała ją do pracy. Od wielu osób słyszałam wielokrotnie, że powinnam swoje wspomnienia zanotować. Mówiono mi tak zwłaszcza wtedy, gdy zabawiałam towarzystwo anegdotami o znanych i intrygujących osobach, które udawało mi się w życiu spotkać. Zabierałam się za pisanie parę razy, ale potem je rzucałam. W końcu uznałam, że jednak powinnam. Nie ma co odkładać na później, bo może nie być później, jak mawiała Agnieszka Osiecka. Nie jestem pisarką, dlatego doszłam do wniosku, że najlepiej będzie, jeśli moje zapiski będą miały taki sam kształt, jak moje towarzyskie monologi. Będą trochę chaotyczne, trochę dygresji oraz skoków w czasie i przestrzeni. Między Paryżem, Warszawą, chałupami i Nowym Jorkiem, mówiła. Ostatni czas spędziła ze znajomymi i z rodziną smakowała życie, korzystała z pasji. Przez 40 lat bardzo blisko przyjaźniła się z Krystyną Jandą i Magdą Umer. Razem wyjeżdżały na wakacje, a w ostatnich miesiącach życia była bardzo mm, aktywna medialnie, właśnie za sprawą promocji swojej książki. Zuzanna Łapicka-Olbrychska odeszła 21 grudnia 2018 roku w wieku zaledwie 64 lat. Spoczęła na warszawskich powązkach. Na pogrzebie żegnały ją tłumy gwiazd kultury i sztuki. Była słońcem mojego życia i będzie podsumowała jej życie Magda Umer. No i jak widzicie, to jest naprawdę bardzo ciekawa osoba, prawda? Choć często Wam opowiadam o artystach. Pani Zuzanna była dziennikarką, ale chyba z artystyczną duszą. I powiem Wam, że ta książka tak dobrze się czyta, że trochę szkoda, że nie powstało więcej, mocniej. Że nie zdążyła, bo sama mówiła, że tyle tych opowieści miała, że wszystko się tu nie zmieściło, więc naprawdę było miejsce i przestrzeń na drugą część. No niestety, los nam już na to nie pozwolił. Ale yy, jeżeli wy byście chcieli jeszcze kiedyś o pani Zuzannie więcej, to z tej książki też miałabym wam o czym opowiadać, bo musiałam. Po łebkach trochę temat potraktować, żebyście się nie zanudzili, bo jak widzicie, odcinek długi. Natomiast bardzo Wam dziękuję, że wytrwaliście do samego końca. Będzie mi miło, jeśli zaproponujecie, o kim chcecie odcinek, czy właśnie jeszcze takich anegdotek od Pani Zuzanny. Dawajcie znać i oczywiście pamiętajcie, że widzimy się na moim kanale w następnych odcinkach. Wyszukujcie mój kanał, odwiedzajcie mnie, nie czekajcie na powiadomienia, bo zauważyłam, że jakoś te starsze kanały, to już później tak YouTube mówi. A tam już wszyscy wiedzą, że istnieją, to te nowe będzie polecać a tych starszych nie więc dzięki wam za dzisiaj do zobaczenia trzymajcie się ciepło pa